bardzo lubię Pszczynę. Od kilku lat chodzi mi po głowie przygotowanie jakiegoś materiału poświęconego temu miejscu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj ruszam dalej w kierunku Radostowic. Podobno, według map Google'a przynajmniej, gdzieś w okolicy znajduje się opuszczona baza rakietowa. I brzmi to bardzo intrygująco. Nie mam pojęcia, czego się tam spodziewać, ale chętnie się przekonam. Wygląda na to, że byłem w pobliżu tego miejsca nie raz i nie dwa, przejeżdżałem nieopodal i nawet nie wiedziałem o jego istnieniu. Idę szukać rakiet, zobaczymy, co na tym terenie się kryje. I pozdrawiam z tego miejsca Dominikę i Piotrka z kanału Pearl of Wheels. Jeżeli lubicie takie klimaty, to u nich znajdziecie tego całkiem sporo, więc zachęcam Was, żeby do nich zajrzeć. W środku jest niestety sporo zamarzniętej wody jeszcze. Nie wiem, jak głębokiej, wolę nie sprawdzać, dlatego do środka wchodził nie będę. Mam jeszcze trochę czasu, więc zrobię sobie rundkę po lesie i powoli będę wracał do domu. Ale miejsce na pewno jest warte odwiedzenia. Tak jak mówiłem, no dosyć głęboko, więc lepiej chyba się tam nie zapuszczać. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicy, to na pewno warto tu zajrzeć. Tak jak mówiłem, mam jeszcze trochę czasu, więc szybka rundka po lesie. Jeszcze gdzieś tu jakiś pomnik w okolicy się znajduje, więc też pewnie postaram się go odnaleźć. I do domu. Jest już wspomniany wcześniej pomnik, ale jak widzicie, do niego też dosyć ciężko się dostać. Więc niestety nie pokażę Wam go z bliska, ani sam też nie zobaczę. No i jedna bardzo ważna rzecz na temat samej bazy. Szczerze mówiąc, nie wiem za wiele o tym miejscu, o jego historii, kto tu stacjonował, kiedy, ale dowiem się, zrobię odpowiedni research i trochę słowa pisanego na ten temat na blogu postaram się zamieścić, więc zainteresowanych obiektami wojskowymi, historią czy okolicami Pszczyny, zapraszam na bloga, link tradycyjnie będzie w opisie pod filmem. Jedziemy dalej.
na podsumowanie dzisiejszej wycieczki. No chyba, że po drodze jeszcze coś się wydarzy. Podsumowując krótko, fajnie, że takie miejsca są gdzieś w polskich lasach, zagubione, zapomniane. O, jeszcze przy okazji pokażę wam po drugiej stronie. Marzanna, Jezus, strach na wróble. Ciężko stwierdzić, co autor miał na myśli. No ale fantazja kogoś trzymała, jak widać. Co chwilę muszę przerwać gadanie, bo ktoś w bardzo ciekawy sposób postanowił zasypać dziury na drodze. I co chwilę muszę się zatrzymywać, chować kamerę, żeby jakoś po tym przejechać. Więc wracając do podsumowania, już naprawdę szybko, krótko. Na pewno takich miejsc w moim najbliższym sąsiedztwie, na terenach, na których jeżdżę w miarę często, jest jeszcze sporo czekających na odkrycie, przeze mnie oczywiście. I na pewno nie jedno z nich postaram się jeszcze odwiedzić w najbliższym czasie. Wspomniany na początku przewodnik po Pszczynie, myślę, też jest do zrobienia, tylko poczekam na koniec tego całego szaleństwa i na otwarcie, wypuszczenie nas z domów już na 100%, otwarcie restauracji, kawiarni i tak dalej, żeby mieć też co w tej Pszczynie robić. Tak jak wspomniałem też wcześniej, coś o bazie rakietowej, w której byłem, na blogu kilka słów się pojawi. Zapraszam was serdecznie. Dzięki wielkie, już nie gadam, skupiam się na jeździe. Do zobaczenia znowu. Postaram się, żeby kolejny film był już w górach i na MTB. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia.